Cześć widzowie, nazywam się Zuzia. Właśnie przyjechała do mnie Martynka. Ja przyjechałam. Którą znacie z kanału Martynka! Martynka! Właśnie zamówiłam windę. Cześć. Cześć. Dostałam dzisiaj na śniadanko loda i teraz robimy test. Lód bardzo dobry. Takich 11 pasków tych koralików, coś takich tych. No ale je można normalnie przycinać tak dalej. No. Zuzia jest bogata, nie to co ja. Przestań, popsujesz klimat. To dobry spacer, pozwól sobie spać. I choć wiem, że to jest ciągle. A, ja jestem spalona, no robię. Ja za mało słucham. Nie chcę tu stać, pojedźmy gdzieś i ściągnij z siebie. A gdy wypuszczę cię z rąk, bo przecież musisz uciec stąd, chociaż obiecaj jedno. Chcecie zdjęcie na nowym świecie? To jest jednak dalej niż myślałam. O, to ich troje. Tak? Ja myślałam, że to on wymyśla teraz. Ja też. Że on nie obiecuje. Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać. I złamimy sobie serca, niech skraciony weekend trwa. Stare miasto, pozdrawiam. Pozdro. Pozdro z Sparty. Masz szalba. Mało mankowe. Mało smaku. Bo ty nie masz smaku. Martin, ale ty nie masz smaku przecież. Słodkie. W tych Włoszech mi się podobała torba i jak już tam weszłam, no i tak zaczęłam gadać po włosku z tą panią, która tam sprzedawała. Ona tak, że o, ręcznie malowane, tak wow, ale to pani sama? A ona tak, nie, to moja córka maluje i coś tam jest. Ja tak, no a ile kosztują? Ona powiedziała, renta cinque, 35, a ja zrozumiałam, 13,50. Wow, no to ja poproszę jedną. Cześć. Cześć. No. No to będziemy teraz robić best friend, tak. Mamy 21 pytań, moi drodzy. To już? To już. A to się nie robi cięć? Ja otworzyłam pierwszą stronę i to jest w ogóle z bloga jakichś dwóch typiar, które napisały tutaj ten, tak? No ale tam może być. No więc okej. Pierwsze pytanie. Jak i gdzie się spotkałyście? Chyba miałyśmy wtedy 5 lat i to było w przedszkolu. Ja pamiętam, że ty kiedyś mówiłaś, że pamiętasz jak to było i że trzeba było się połączyć w pary i że ani ja, ani ty nie miałyśmy takiej pary i Martynka do mnie podeszła i powiedziała, czy możemy być razem w parze, bo trzeba było się ustawić w parach, żeby dojść z przedszkola do placu zabaw. A, no. I ja powiedziałam, spoko, co tam? Przywitaj się. Przywitaj się do vlogu. No Jule, czemu nie chcesz być? Ten kanał jest popularny, potem będziesz sławny. Zasubskrybowałeś? A zasługujesz? Dobra, ale zasubskrybujesz? Okay. Jakie jest wasze najlepsze wspólne wspomnienie? To nie jest wspomnienie, ale ja na przykład bardzo lubię nagrywać Martynce wiadomości głosowe i lubię jak Martynka też mi nagrywa. Mamy przyjaciółki. No. Dobra, niech hej. Zero przyjaźni. No ej. Koleżeństwo, co najwyżej. A tam jest do not smoke. Ej, no palisz. Nie można palić papierosów. No, on może. My mamy bardzo dużo wspólnych wspomnień, wspaniałych i ja teraz powiem dwa. To moje jedno najlepsze wspomnienie, co tak teraz sobie pomyślałam i bardzo mi się wtedy podobało, no to jak było, jak właśnie byłyśmy w Pradze rok temu na wakacjach i chciałyśmy tam iść chyba w jakiś, nie wiem, piątek albo sobotę do klubu. No jakby wcześniej miałyśmy before w mieszkaniu, no i kupiłyśmy sobie winko, odpaliłyśmy sobie taką ładną muzyczkę i się malowałyśmy i było tak mega super. To jest moje pierwsze wspomnienie. I jeszcze pamiętam, że w
wcześniej byłyśmy w Berlinie i tam poszłyśmy na jakiś, nie wiem jak to się stało, już nie pamiętam, ale wiem, że byłyśmy na długim spacerze w nocy i byłyśmy wtedy przy murze berlińskim i robiłyśmy sobie tam zdjęcia i to też było mega super. W Berlinie jakby strasznie łatwo poznawać ludzi. Podbił do nas ten typ z Kalifornii. My szłyśmy na tramwaj czy na pociąg. Przyszedł jakiś pan, który miał europejski akcent, a wmawiał nam, że jest z Kalifornii, że on jest fotografem i mówi, czy może nam zrobić zdjęcia, a w ogóle tam nikogo nie było dookoła na ulicach. On był jakby jedyną osobą. Zapytał o drogę chyba na jakoś tam. Czyli on zapytał, gdzie my idziemy. No, i on chciał nam pomóc. No. Później zrobił trochę z ludzi zdjęć, trochę mi. No. I później zapytał, czy nie chcemy pójść do jego do mieszkania na i on chce z projektorem zrobić zdjęcia. A my już... Nie, minus. Ale w sumie jak byliśmy małe, to my często brałyśmy sobie laptopa i robiłyśmy zdjęcia. Mamy takie jedno śmieszne. Jezu, to było mega śmieszne. No, to są dobre wspomnienia. Bo można było robić te zdjęcia takie, że się robi cztery, w sensie, że raz, dwa, trzy, cztery. I one były tam w odstępie, nie wiem, co trzy sekundy. Siedziałyśmy na kanapie i jakby ja siedziałam na skraju tej kanapy. I pierwsze zdjęcie jest takie, że spoko siedzimy sobie. Drugie jest takie, że nie wiem, Martynka mnie trochę pcha jakby na ten skraj. Trzecie jest takie, że jeszcze bardziej, a czwarte jest takie, jak ja spadam z tej kanapy. No i tam widać wszystkie emocje. Mega fajne. Piszcie siebie w jednym słowie. Ja chyba wiem. Tak? Czekaj, ja jeszcze nie wiem. Takie, że coś mi się kojarzy z tobą. Tak? A. No mi tak, no powiedzmy. Dobra, to trzy, cztery. Trzcina. Żagle. Trzcina? No. Czemu? No bo tak mi się skojarzyło. Aha. Ogólnie, no bo to jest takie naturalne i takie spokojne, mi się zawsze kojarzy. Fajne. Żagle fajne te. Wymarzona praca twojej przyjaciółki. Ja nie mam nawet swojej marzeń, tak, więc nie wiem co powiesz. No a ty? A ja powiem, że twoja to albo pisarka. No. Pisarka chyba. No ja bym chciała. A ja nic nie robię w tym kierunku. Ale coś tam robię, ale no to, no. A ty to nie wiem. Ty byś chciała mieć chyba po prostu, żeby było miło i przyjemnie. No. I spokojnie. No, żebym się nie stresowała za dużo, ale no, ja wszystko miała pieniądze. Nie wiem, jaka to będzie praca. Was w sobie denerwuje? Ja myślałam, że to będzie miłe. Tak. O Jezu, teraz takie wywlekanie brudu no. Przed całym światem. Bez sensu szukać na siłę. Jakbyśmy od razu na to wpadły, no to coś nie tak. No to prawda, więc w sumie no to w sensie też pewnie mówienie nic jest głupie, no bo jakby wiadomo, że coś jest takie ten, ale... Bo my też nie spotykamy się aż tak często. Może jakbyśmy były ze sobą w wakacje i po tym tygodniu mogłybyśmy stwierdzić, co nas wkurzy, a tak to teraz to nie wiem. Jak mogłybyście gdzieś razem pojechać, gdzie by to było? Oj, byczki, no to my jedziemy teraz. Nie zdradzamy? Jakbyśmy mogły, to właśnie tam jedziemy za dwa tygodnie, więc właśnie tak. Kurde, już za dwa? No jakoś tak. Komu zajmuje dłużej ogarnięcie się rano? No pewnie mi, bo ja się maluję zawsze. Ja się nie maluję. Na przykład teraz też jestem niepomalowana. A no? Kurde! No. Ty to jesteś. No. Ja to bez makijażu, to ja wychodzę tylko jak naprawdę, jak zaśpię. Ja się nie maluję, nie noszę stanika i nie golę nóg. Ulubiona pora roku twojej przyjaciółki? Ja powiem. Martynki ulubiona pora roku to lato. Tak? Tak. Nie, to najbardziej lubię, ostatnio to wymyśliłam, że lubię przedwiośnie i jeszcze lubię babie lato, czyli to jest koniec lata, początek jesieni. Ulubiona piosenka twojej przyjaciółki. O kurde. Mamy dużo ulubionych piosenek, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że Martynki ulubiona piosenka to jest Jan Kleosia Szklanki. W porcie. Nie. Nie, to żarty żartami. Ja nie wiem. Ja na wszystkie pytania bym odpowiedziała, nie wiem. Ja też. O nie, ja wiem, jaka jest moja ulubiona. Ja bardzo lubię Wzięli, zamknęli nam klub Kwiatu Jabłoń. Na przykład moja ulubiona teraz to jest... Pokażę do kamery. Dobrze. O, może się wyostrzy. Jak to jest się kolegować z kimś, kto jest uzależniony od trzy kropki? Patrzcie. Pozdrawiamy Czarka, Czary, Adriana i Wojtka. Karta piłkarza, to najlepszy piłkarz podobny. A moja karta się świeci. Martin ma gorszego piłkarza, ale ładniejszą kartę. Był jeszcze w paszce Cristiano Ronaldo, ale Czarek chciał go wyrzucić, bo go nie lubi. Szpilki czy płaskie buty? Płaskie buty. Spodnie czy sukienki? Ja spodnie. No ja też chyba, ale jakby ja lubię bardzo sukienki. Ja to dresiki ostatnio. Ulubione zwierzę twojej przyjaciółki. Martynki ulubione zwierzę to jej piesek. A Zuzi ulubiony to kot. Kotek, pieprzek, okruszek. Martynki piesek, Lala. Lala, Zosia i Serek. Serek to jest mój najlepszy. Kto najbardziej w sobie lubi? Tak z charakteru. No chyba tak. Lubię cię, bo masz ciemną skórę. Lubię cię, bo masz blond włosy. No to co, następne koniec. Pytanie. Zuzię lubię najbardziej, że mogę jej wszystko powiedzieć i ona zawsze coś na to odpowie, a jak nie odpowie, to też mogę jej wszystko powiedzieć. Responsywność. Tak. O.
Ja nawet nie znam takich słów. Mi to w pracy powiedzieli. Też nie znam. A ja właśnie też chciałam to samo powiedzieć. Nawet jak mi odpowiesz z takim mniejszym zaangażowaniem, no to ja tak myślę, dobra, to może nie trzeba się było w ogóle martwić, jak ty się nawet nie przyszedł. Komedia, horror czy filmy romantyczne? Filmy romantyczne. Najbardziej lubię thrillery. Albo filmy psychologiczne. Thrillery psychologiczne. No kurde. Psychologiczne są fajne. No mega sztuka. A Joker był taki psychologiczny? Nie. Był. Razem byliśmy na Jokerze i było super. W Warszawie? No, w tym małym kinie tam. Na Chmielnej? A, no. Uwaga, Marynka czyta kolejne pytanie. BlackBerry czy iPhone? No ja iPhone. No ja też. Włodek Markowicz, Mac BlackBerry. Ulubiony film, serial? Ja nawet nie wiem, jaki mój jest ulubiony. Żydula. Jak miłość, barwy, szczęście, wiecie jak jest. Stanie na śniadanie. Familiada. Dzień dobry TVN. Ja lubię. Nie, a może na program? Może być. Może na program? No. No to ja wiem, jaki ja mam ulubiony jednak. A, te. Love Island. Nie, Jezu, nie. Boże, ale wstyd. Model Paradise 100% kocham, bo ja to takie rzeczy nie oglądam. Martynka nie wie, co jest fajne. Ja oglądam YouTube'a po prostu. No, najczęściej oglądam swoje filmy. Julię poślij teraz. A Julię pozdrawiam. Ciekawe, czy to zobaczy kiedyś, żartuję, nie zobaczy. Martynka niedługo założy Patronite'a, moi drodzy. Macie wspólne hobby? Raczej nie mam hobby, chyba że liczą się kawę. Wspólne hobby to picie piwa. Drinking! Jedzenie dobrego jedzonka. Dobrze, to już dopiję piwko i wbijamy. Dobra, pa pa! Dobra, jeszcze parę pytanek zostało. My mamy podobne wspólne cechy. Wydaje, że spokojna. A ty się szybko wzruszasz? No. Ja się mega szybko wzruszam. Dobra, to szybko się wzruszamy. Było błoto i były opony i trzeba było się przeczołgać pod oponami, co nie? No. Taki starszy pan, znaczy nie starszy, no jakby no taki dobrze i zbudowany w ogóle, no ale już taki z 50 lat. I on tak się przeczołgiwał pod tymi oponami. No i jak się przeczołgał, to też się popłakałam. No tak ze wzruszenia. Ostatnie pytanie. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? Bardziej chodzi o pseudonim. Ja na Martynkę mówię Mar albo Mar. A ja na Zuzię mówię Zuz albo Zuzia. O jaki inaczej? Ludzie do siebie mówią, znaczy do mnie mówią Zuza, ale dla mnie to jest takie niemiłe. No ja nie mówię do ciebie. No, mega szanuję. Tak samo tu do mnie nie mówisz Martyna. Nie. Ja jak ktoś do mnie mówi Martyna, to mam wrażenie, że jest zły na mnie. Ja jak ktoś powie o Martynce Martyna, to ja też tak mówię. No, co? Lol, co? Przecież jestem Martynka. Idziemy pić dalej piwo. Kolejne. Pa. No. Fajne. Ja to... Nie to. Ja piję. Nie. O Boże, nie mogę. Jalapeno. Jalapinos. Jalapeno. Nie umiem więcej. Fuj. Co? Przestań, popsujesz klimat. To dobry spacer, pozwól sobie spać. I choć wiesz.